najpierw muszę sobie odcisnąć formę, później to wycinam. Czekaj, jakie odrysowania? A czemu ty mi bierzesz takie najładniejsze karteczki, jakie ja mam w warsztacie, he? No właśnie po to je biorę, żebyś nie miał za dużo takich ładniejszych karteczek w warsztacie. Nie po nogach, nie po nogach. Jest jaka strata. Po kurde! No nie może przeżyć, no. Zobaczcie, te ostre kanty nie są nic. Tak pięknie ta maszynka wycina. No i zaje fajnie to wygląda. Jak się nie ma, co się lubi, i tutaj wymyślcie sobie końcówkę sami. Piszcie w komentarzach, jak by się wykończyli. W moim wypadku końcówka będzie taka. Jak się nie ma, co się lubi, to się naprawia starego Land Rovera. Wiecie, ja uwielbiam te stare auta. Uwielbiam antyki. No, swój do swego ciągnie. Ja cię kiedyś zabiję, naprawdę. To ty się cieszy, że ci pan Bucek dał rozum, a nie siłę, bo byś teraz adwokata potrzebowała. To dzisiaj pyskate. A co dzisiaj będziemy robić? Najpierw muszę sobie odcisnąć formę, później to wycinam. Następnie przekładam formę na blachę, spawowuję i robota gotowa. 10 minut zrobione. 7. Tak to sobie wyważyłam. No, tak zrób. Tak. Najpierw zaczynamy od odrysowania sobie naszego szablonu. Tak to można nazwać. Czekaj, jakie odrysowania? A czemu ty mi bierzesz takie najładniejsze karteczki, jakie ja mam w warsztacie, he? No właśnie po to je biorę, żebyś nie miał za dużo takich ładniejszych karteczek w warsztacie. Jaki gryzoza. Baba Jaga, kurde. O, popatrzcie. Naprawdę Baba Jaga. Zobaczcie, na czym ona siedzi. Na kurzej stopce. Gdzie masz Jasia i Małgosię? Zjadłam. A wiecie co, a to jest bardzo wielka ciekawostka. Wam pokażę coś, zobaczcie. Sam go zrobił. A to jest normalne. Krzesło na jednej stopce. Wiecie skąd zaczerpnąłem, jak to motywację, nie, inspirację? Oglądałem kiedyś taki program na niemieckiej telewizji i mężczyźni w Bawarii chodzili wysoko w góry i tam łupali kamienie. Nad strumienie i tak dalej. I sobie wyobraźcie teraz, jak jest na strumieniu pełno kamieni, nie postawisz normalnego krzesła. A no cały dzień nie będziesz kucał i nie upał tych kamieni. Dlatego oni mieli takie krzesła z jedną nóżką. Bo takie krzesło z jedną nóżką stawiasz byle gdzie i masz, zobaczcie, możesz sobie się husiać na tym i tak dalej, masz teoretycznie 3 nogi i naprawdę siedzisz bardzo wygodnie i to jest bardzo zdrowe dla kręgosłupa. Serio. Naprawdę, także polecam zrobić sobie coś takiego. Ja to zrobiłem kawałek deski, tu zrobiłem dziurę, nabiłem wzmocnienie z metalu. Tutaj jeszcze jest gąbeczka, to jest taki specjalny materiał, który dupkę grzeje. Świetna rzecz, masz Baba Jaga, odrysuj sobie teraz. No, wiesz. Kurzą stopkę, nie chcesz? Nie. Mit dem Einbeinhocker wandert Franz Wallner wie mit einem dritten Bein über den Fels. Immer auf der Suche nach einer Position, aus der er mit seiner Wywywuje. Kurde, taki kalendarz. Ja wiem, że on już jest nieważny, ten kalendarz od 2 lat. Ciężko tam dostać. Ale właśnie piszcie mi panowie w komentarzach. Jakie macie kryteria, jak kupujecie kalendarz do warsztatu? Okay. Chciał wiedzieć, co macie za kalendarze w warsztatach? Piszcie mi. Bo chodzą takie teorie, jak nie wisi goła baba w warsztacie, to samochód tu nie idzie naprawić. O. Pięknie. Odrysowane. I teraz, pani, jak masz to odrysowane, ja ci powiem, to musisz sobie tutaj, tak czy owak, weźmiemy ten szablon, sobie odetniemy, zobaczymy czy pasuje, ale blachę musisz o jakieś 2 cm więcej obciąć, ponieważ my będziemy to zaginać, bo zobacz, to tutaj będzie blacha szła, będzie zaginana, żeby było łączenie, żeby nie trzeba było na szpic jej spawać, tylko jak będzie połączona. Po drugie, jak będzie połączona, to dzięki temu, zobacz, jak masz...
jak jest blacha prosta, nie? Ona nam się wygina. Ale jak ty sobie ją zagniesz tam i zagniesz sobie jeszcze ją tu, to ona się robi ci sztywna od razu. I dzięki temu będziemy mieli usztywnione i lepsze połączenie spawów. Także wycinamy to, znaczy ty wycinasz, przyłożymy, czy jest dobrze, ewentualnie skorygujemy, potem weźmiemy ewentualnie inny papier, nie taki, i będziemy ciąć dalej. Proste, nie? Tak jest. No to tylko wycięcie papieru. Proszę bardzo, bawić się. Dobra, idę ciąć. A, mam nożyczki. Wszystko ci przyniosłem. Także ty sobie tniesz, a ja idę się mesiem zająć. Okej. Taki papier. Nie idę ciąć, bo mnie szlak trafi. Nie idę się nie ciąć, kurde, zobaczcie, mam pełną głowę przez to. Weź inny kalendarz. Mercedesa SL-a jakiegoś zniszczy, ale nie tak. Kurde, nie takie ładne drzewa. Jest jaka strata. Po kurde! No nie może przeżyć, no. Ja już wam wczoraj mówiłem o tej pile. Zobaczcie, jak się tą piłą tnie. Dlaczego ja mówię, że ona jest taka świetna? Jeżeli chodzi o blachę, według mnie to jest naprawdę najlepsza piła. Zobaczcie, zakręty potrafi zbierać ta piła. Nawet jak ja tnę, zobaczcie, ją włączę. Zobaczcie, jak ja tnę, to mogę dosłownie zostawić maszynę, ręce puścić. Ona jest taka stabilna, pięknie zakręty zbiera, dlatego że ona nie szarpie, tylko ona tnie takim nożykiem. Także możemy sobie fajnie skręcać. Świetna sprawa, naprawdę. Dla blacharzy polecam tego typu piły. Nie musi to być Bosch, może to być inna firma. Ale mówię, najlepsze maszyny, jeżeli chodzi o cięcie blachy. No i jedziemy. Chodź, pomóż mi to. Już nie nagrywaj. Zobaczcie, te ostre kanty nie są nic. Tak pięknie ta maszynka wycina. Oczywiście od spodu troszeczkę, ale naprawdę też nie są ostre. Zobaczcie, przejadam palcem, nic. Bezpieczna maszyna. Można sobie nią ciąć. Nożyce do blach. Pokazuję 20 raz, bo jak jest coś dobre, to trzeba o tym mówić. No i elegancka robota. Tak jest. Skąd ja ten tekst znam? No bardzo dobra robota. Jak widzicie, mamy to już docięte. Sama to wycięłam. Tutaj... Przecież oni będą film oglądać. Cicho. Wycięłam sobie te kąty po to, żeby pokaż, na drugie... Co? Aha. Znaczy nie wiem, czy tak powinno być, ale po to, żeby jedno na drugie zachodziło. Jakoś. Aha. I to teraz... czeka, ale to tak ma być? Ja nie wiem, ale... Też nie wiem, dobra. I co teraz? Zobaczymy, nie? Teraz muszę to wszystko ładnie zająć na naszej
Wyginarce. Zaginarce. No, wiedziałam, że jak zwykle coś pomylę. Po niemiecku Abkantenbank. Też ładnie. Też ładnie. Dobrze to zagięłaś? Tam kreskę ma być widać, pokaż. Nie widać kreski. Troszeczkę ma być widać, równiutko być ułożone. O tak, tak kręć, pomogę ci, patrz, pomagam ci. O, i 45 stopniów. Kurca, fuks. No, zobaczymy, co z tego wyszło. I jest. A wiecie, że tą maszynę Sylwek sam zrobił? Nie całkiem. Zresztą jak całkiem. Większość z tych maszyn. Nie całkiem. Znaczy ona to jest rolkarka. Kiedyś będziemy używać, to pokażę, ale ja tylko dorobiłem tutaj tą, żeby była taka kompaktowa, zaginarka. No troszeczkę przerobię. Ja muszę wszystko, co jak dostanę coś, to od razu muszę to... Kurde, co z tą ostrością w tym aparacie? Ja pierniczę, jakie gówno. Wiecie co, ja muszę nakręcić odcinek o tych aparatach, jakie to dziadostwo wszystko produkuje. Nie umiesz po prostu. Nie, to po prostu jest katastrofa. Dobra, nieważne. Następne. Jestem teraz ciekaw, jak to będzie. Wiesz co, ale tu czekaj, bo ty źle robisz. Bo tutaj specjalnie masz takie, widzisz, inżynier skonstruował, żebyś mogła sobie tutaj włożyć i to się będzie wtedy ci tam zaginało, bo tak to byś to zmiażdżyła po prostu. Dalej, jak dalej tam. Tak, o. Teraz skręć, czekaj. Czekaj, poluźnij. Teraz skręć. Uderz ręką, tak. Dokładnie. I teraz 45 stopniów. Idź. Patrz, widzisz, co się tam dzieje? Widziałaś? Tak zachodzi. Aha. Wtedy zachodzi tutaj za listwę tam i tak by się zmiażdżyło. No dalej. Ale właśnie mi się zmiażdży. Nieważne, troszeczkę może tam. To się doklepie, nieważne. Okej, okay, dobra. Ale trzeba będzie to faktycznie pomyśleć, żeby tam było jeszcze lepiej. Uderz ręką. Nie siłuj się. Nie w tą stronę. Tak zwykle. Odkręć, dokręć, lewa, prawa. Nie, nie, te kobiety mają te półkule dziwnie podzielone. Lewa, prawa zawsze mi się myli. Tak, lewa, inne ci się nie mylą, tylko lewa, prawa się. Do końca, tak jak ci przytłumaczyłem przed chwilą. Do zawiasku, tak jest. Ile się tam da, no. A ten, tu trzeba jeszcze to obciąć, wiesz, bardziej. Mhm. Tak, bo nie można. Tak, dobra, jedź. Nic nie pomyślałem. A widzisz? No, teraz już będę wiedział. I 45 stopniów. I się nie da. Dalej. Nie da się. No i wystarczy, to się doklepie resztę. To chodzi o to, żeby było zagięcie. A jakbym dała dalej. Ale to można na przykład tutaj przeciąć albo coś się przekombinuje. Chodzi o to, że jest urządzenie nie jest duże, kompaktowe i fajne jest. I prawie jest. Pokaż, zachodzi się to, a to jednak widzisz, źle wyliczyłaś, no. Bo to się nie zachodzi ci. Ale gafa. Ale wiesz co, nie musi się zachodzić. A nie to takie trójkąciki tu powstawiamy. No, panowie blacharze, jak byście to zrobili? Ja nie wiem. Coś tu, kurde... Coś tu poszło nie tak. Trzeba do pani profesor od matematyki twojej napisać. A nie, lepiej nie. Kurde, petycje. Ale nie, dobrze jest. Przyłóżmy to do auta. Dobra, chodźcie. Muszę update'a zrobić, bo się Basia zmartwiła, że źle docięła. To jest dobrze docięte. Gdyby ona docięła to na kąt prosty, to by tutaj tak nie zagięłaby tego na tej zaginarce. I mówię, ona poszła teraz, potem będę musiał to wytłumaczyć. Zobaczcie, jak przyjdzie blacha normalna i ona tutaj dojdzie od spodu, to dojdzie sobie tutaj do kanta, druga dojdzie z drugiej strony i będzie wszystko dobrze, no. Także, no tak się to robi. Zależy, jak się ma inną maszynę, to można też inaczej. No ale na naszej zaginarce po prostu muszę mieć miejsce, żeby móc gdzie uciec z tą blachą. Także wszystko jest ok. Weźmiemy sobie teraz to, pospawamy. Jestem bardzo ciekawa, czy to będzie pasować. A nie, to blacha kosztuje parę groszy. Więc tak. I teraz a propos, widzicie, powiedziałem, blacha kosztuje parę groszy. I się każdy dziwi, blacha kosztuje parę groszy, to dlaczego usługi blacharskie takie drogie są? A to właśnie dlatego, bo czasem siedzi się z takim malutkim elemencikiem dwa dni. Policzcie sobie godzinówka. Niżej, Basia, to ta dziura musi być, pokrywać się. Tak jest. I zobacz, ładnie wszystko się tutaj zakrywa, tutaj to się doklepie, tu przyjdzie ten narożnik. Jest super. No i będzie bajo, nie? No pewnie, że będzie bajo. Troszeczkę lepiej niż było. Teraz musisz dospawać tą górę tutaj. Aha. Idziemy. Pospawamy parę punkcików tutaj. Ta Baba Jaga mi obarczyła
tym zadaniem. I nie to, że nie umie spawać, Basia, bo umie spawać. Tylko, przyznaj się, czemu nie chcesz spawać? A ja jakoś nie wiem. Jeszcze czekaj. Jeszcze mi się, no. Ona po prostu nie ma dzisiaj tak zwanej weny twórczej. Trzyma się czy się nie trzyma? Nie trzyma się. Coś dziwnie mi tu furczy ta maszyna. Trzeba będzie grupa wymienić. To mi się to nie podoba. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się to. Źle sobie to wymierzyłem i trzeba robić podwójnie. Jakąś deskę, patyka, cokolwiek, pani. Coś ten drut źle podaje. Słyszycie takie tyt, 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 tyt? To jest źle podawany drut. Powinno być, słuchajcie, jak taka targana szmata, takie zzzzt, a nie jakiś tam tyk, 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 tyk. Teraz mam pulsy tu włączone. Nie. Muszę chyba wymienić ten wąż na nowy. Damy mu więcej drutu, większe napięcie. Od razu lepiej. Siły potrzebował. No dobra, no tak sobie to spawamy w koło. Zobaczcie, no tak jest z drugiej strony. To wszystko oczywiście trzeba podociskać, pospawać, będzie bardzo ładnie. No i fajnie to wygląda. Oczywiście trzeba się podklepać, trzeba dospawać to w koło, ale to jest różnica. Nie dla przypomnienia macie tutaj teraz, jak wyglądało.
od nas to dzisiaj wszystko. Znowu króciutki filmik. Podobało się? Like, sub, to już wiecie. Słuchajcie, wam to nic nie szkodzi. Dla was to jest nic, ale taki mały komentarz i subik nam bardzo, bardzo pomaga w rozwoju kanału. Naprawdę. Sorry, że ten projekt tak długo trwa, no ale słuchajcie, to są ogromne koszty. A tak jak wiecie, ja przez 3 lata przez kogoś tutaj no nie mogłem za bardzo pracować, także te fundusze jakie są, takie są. Teraz to wszystko zaczyna ruszać, no ale no niestety, nie ma na to, to jest zbytek, to jest nasze auto i najpierw są wykonywane prace, które są... Które dają pieniądze. Dokładnie, trzeba czynsze płacić, trzeba opłaty robić i tak dalej, i tak dalej. Także prośba, macie za dużo, możecie nas wspomóc troszeczkę finansowo, zostańcie naszymi patronami, a nie to chociaż kawkę postawcie. Wtedy będzie więcej tego typu filmu, bo będę mógł odskoczyć od tej mojej pracy codziennej i podejść tutaj, pokazać wam jak się blacharkę robi, jak się to wszystko wykonuje. No ale no niestety, no, ja też po prostu nie drukuję sobie tych pieniążków. Taka prawda jest. Także jak możecie, wspomagajcie, bo warto. Od nas to dzisiaj wszystko. Czym ta się cieplutko. Cześć. Trzymajcie się ciepło. Cześć.